Uwaga, pędzimy do Kielc, bo akurat w Kielcach jest dzisiaj Michał Jurecki, zawodnik Flensburga. Przedziwna sytuacja z Michałem, bo jak się z Michałem umawiałem wczoraj na nasze spotkanie, to jeszcze był na północy Niemiec, a dzisiaj słyszymy, że Michał wsiadł w auto i przyjechał do domu. Tak było, panie Michale, prawda? Dobry wieczór, tak dokładnie było. To powiedz, jak ta podróż wyglądała, bo jednak teraz to jest temat, owszem, nie sportowy, ale jednak temat, który interesuje Polaków. Czy to była droga przez mękę, przekroczenie granicy, czy poszło w miarę lekko? No, poszło dość lekko, bo nie wybrałem drogi tych najgorszych, tak? Widziałem, jak to wygląda z internetu, z telewizji. Postanowiłem przekroczyć granicę koło Szczecina i był to dobry ruch, bo zostałem około 2 godzin. Więc patrząc na inne przejścia graniczne, to można powiedzieć, że to bardzo szybko. I ta cała sytuacja na granicy jak wyglądała? No wiadomo, prawy pas przeznaczony dla tirów, lewym pasem osobówki, jakieś tam mniejsze samochody dostawcze. W pewnym czasie tam dostawało się kwitek, który trzeba było wypełnić, tak? Później po paru metrach kontrola temperatury, tak? Gdy to było wszystko ok, przejeżdżało się dalej, gdzie odbierano od nas te papiery, które trzeba było wypełnić, dostawało się jakieś wytyczne, no ja dostałem wytyczne, że muszę spędzić 2-tygodniową kwarantannę w domu. No właśnie, ale rozumiem, że byłeś tego świadomy i celowo przyjechałeś do Polski, w klubie dostałeś zgodę na taki ruch i wolałeś wybrać teraz to bycie przez 2 tygodnie w domu z rodziną niż samemu w Niemczech, tak? To był główny powód. Dokładnie, no w domu już siedzę od tygodnia. Dom mam posprzątany, tak czysto jest, że efektywna pani dało chyba zaszkodziła. Michał, bo wiemy, że we Flensburgu, no, powiedzmy tak ogólnie, była sytuacja z koronawirusem. Wiemy o twoim koledze z drużyny Oglandorfie, natomiast wyjaśnij to wszystko. To nie jest tak, że on jest zakażony, tylko jego dziecko miało kontakt z kimś, kto jest zakażony, tak? Dobrze pamiętam? Jego syn spędził weekend z swoim kolegą i ojciec tego kolegi został zakażony, dlatego cała rodzina Oglandorfa musiała poddać się kwarantannie. My spędziliśmy jeden trening z Oglandorfem, ale z tego, co nam lekarz powiedział, my jeszcze nie podlegamy pod kwarantannę, więc mogliśmy parę jeszcze normalnie funkcjonować. Powiedz, czy w Niemczech jest to... Ostatnio słyszeliśmy o przypadkach twoich kolegów z Rhein-Neckar-Löwen, Mensa Larsen, Janik Kolbacher, reprezentant Niemiec, przeszli pozytywnie test, czyli są nosicielami tego wirusa. To jest absolutnie również w waszej drużynie temat numer jeden. Czy wy jednak staraliście się od tego odciąć i zająć się jakimiś takimi zwykłymi sprawami? No wiadomo, no, ostatni trening wspólnie przebiliśmy tydzień temu, w środę. Od tego czasu każdy z nas trenuje indywidualnie, tam czasami się komunikujemy na messengerach różnych, ale za dużo o tym też, wiadomo, staramy się nie myśleć, żeby też, wiadomo, nie popaść w jakieś depresje, tak? No bo też, wiadomo, nie można tylko cały czas o tym myśleć, trzeba też zadbać o inne rzeczy. Ja teraz mogę zadbać o rodzinę, dlatego zdecydowałem się przyjechać do Polski. A powiedz, ty mentalnie zawsze byłeś, no nie tylko fizycznie silnym facetem, ale w głowie też, mam wrażenie, byłeś piekielnie mocny. Czy ta sytuacja jakoś negatywnie na ciebie wpłynęła, czy ty masz takie przekonanie, że sobie ze wszystkim radzisz, że wszystko będzie dobrze i jakoś sobie to umiesz ułożyć? No ten, kto mnie zna, to wie, że jestem bardzo uśmiechnięty, radosny i zawsze pozytywnie nastawiony do życia, więc tak samo z powodu tego, że wszystko będzie dobrze, wiadomo, trzeba przestrzegać różnych zaleceń ludzi, którzy się na tym znają, więc to wykonuje, to wykonuje również moja rodzina. No trzeba, można powiedzieć, siedzieć w domu i czekać.